chcę Państwa przekonać do pewnej tezy. A Grabski, Władysław, powinien dzisiaj dla nas odegrać bardzo ważną rolę. Jaką? Znamy patriotyzm czynu zbrojnego. Piłsudski w naszej spuściźnie jest symbolem tego. Twierdzę stanowczo, że po pierwsze, równolegle do tego wymiaru czynu zbrojnego powinien być inny wymiar patriotyczny suwerenności gospodarczej. Nie tylko trzeci wymiar jeszcze, suwerenności społecznej. A więc prawdziwy patriotyzm powinien mieć trzy wymiary równoległe w stosunku do siebie i bardzo ważne. Ten wymiar zbrojny, obronny, czynu zbrojnego, gospodarczy i społeczny. No i Grabski Władysław może być sztandarową postacią, patronem dla tego trójwymiarowego patriotyzmu, który w szczególności dzisiaj nam jest bardzo potrzebny. Ponieważ przez 1000 lat czyn zbrojny rzeczywiście był pierwszoplanowy, no bo bitwa za bitwą trzeba się było bronić. Tu mamy rzeczywiście bardzo dużo osiągnięć. Ale jeżeli chodzi o te dwa pozostałe wymiary, to różnie. Różnie z tym było, a jeżeli są na wielkie osiągnięcia w tej dziedzinie, to w podręcznikach, w wychowaniu naszym nie wiemy albo nie umiemy tego przedstawić. I ja oczywiście przygotowałem się dzisiaj, czyli ujawnię notatki swoje, bo to nie jest w PowerPoincie, ale będę urywki tylko przedstawiał z komentarzem. Tak. Młodzieży tutaj, bo mamy młodzież, mogę powiedzieć, że jest Władysław Grabski jest jedną z wielkich postaci końca rozbiorów i początku odzyskania niepodległości. Tak to jest ten czas. Nie jest rzeczą przypadku, że Grabski Władysław, jak i zresztą cała rodzina, będziemy słyszeć o Stanisławie jeszcze za chwilę. No, to jest rodzina po pierwsze o tradycjach rycerskich. I bycie rycerzem to nie można być ułomkiem. To jak popatrzymy na, jak ja poznałem trochę rodzinę, no tutaj popatrzcie Państwo, to jest potomek, to ten miecz ciągle by tutaj wibrował w ręce, prawda? To... No właśnie, więc to nie jest przypadek, ale ta tradycja szlachecka, no później szlachecka, ale jeszcze rycerska, ona dotrwała do Władysława i Stanisława w ten sposób, a tym dobrze, dziękuję. Urodził się w dla porządku powiem, w 1874 roku, 74. Tutaj jest w Borowie taki domek, który oczywiście staruszek już stoi, bo to nie jest nowy, ale jest, pozostało jeszcze zdjęcie. I jeżeli chodzi o wychowanie, bardzo ważne. Mama była, matka Władysława i jego rodzeństwa była mocną zwolenniczką powstań narodowych. Ojciec mniej, raczej pozytywista, ale tu proszę bardzo, tu synteza będzie w przypadku Władysława Grabskiego romantyzm celów i pozytywizm działania. Dokładnie według tego schematu tutaj widać był wychowywany. Oczywiście może jest też wątek bardzo taki dla młodzieży może ciekawy, ponieważ
Grabski Władysław, jak mówię Grabski, to żeby nie powtarzać ciągle to Władysław, jak wrócił po studiach w Paryżu, no, poznał pokojówkę i lektorkę swojej mamy, która tutaj na zdjęciu zresztą jest, z której wzajemnością się zakochali i proszę Państwa, po pierwsze mezalians został okrzyknięty, mama wyprowadziła się do Krakowa, natomiast jeżeli popatrzymy z pozycji całego życia, no to okaże się, że w okresie międzywojennym to było kryształowe małżeństwo, wspaniałe małżeństwo, a więc małżeństwo z miłości. No i w ten sposób przechodzimy do wychowania i wykształcenia. To jest to, co powiedziałem o romantyzmie celów i pozytywizmie działania. On skończył studia 5-letnie w Szkole Nauk Politycznych w Paryżu. Ważne, czego się nauczył. Ekonomii politycznej, finansów, prawa, historii. No i byłoby tak samo jak w przypadku pana profesora, ale on jeszcze rolnictwo, a chyba pan profesor rolnictwem raczej się nie zajmował, także tu się częściowo pokrywa. To jest dobry początek. Osiągnięcia naukowe. Z tym się identyfikował chyba najbardziej osobiście. Był rektorem SGGW i profesorem. Przy tej okazji powiem, że najbardziej chyba w życiu wyprowadzało go z równowagi nie uczenie, tylko egzaminowanie studentów. Kiedy oczywistych rzeczy, jak oni mogli nie wiedzieć. Ale to chyba do dzisiaj przetrwała ta tradycja studencka. Niestety. Przypominam, że wtedy SGGW było uczelnią ziemiańską. Młodzież ziemiańska była główną młodzieżą chodzącą na studia. Ma znaczący dorobek w kilku dziedzinach nauk społecznych. Uznawany jest za ojca jednej z dyscyplin naukowych, socjologii wsi. Założył i prowadził periodyk naukowy, zorganizował szereg instytucji naukowych, prowadził zajęcia akademickie oraz w największym stopniu identyfikował się właśnie z rolą nauczyciela akademickiego. I w Klepsydrze, jak Czetwertyński zauważył, że widnieje jedyny tytuł, a mianowicie, że zmarł profesor. Nie widnieją żadne wysokie stanowiska, nie są upamiętnione inne tytuły, zaszczyty i odznaczenia. Taka była jego ostatnia wola. Działalność społecznikowska, to mogę powiedzieć, no dzisiaj oczywiście młodzież zna pojęcie wolontariatu. Wolontariat ma różny charakter, niekiedy to jest zwykła eksploatacja za darmo, tak jak w Disneyu. Jak Państwo chcą, to łatwo się zorientować. Tam nawet 20 lat pracują za darmo, więc to może być eksploatacja zwykła z sytuacji, kiedy lepiej coś robić niż nie robić. Ale społecznikostwo ma zupełnie inny, miało inny charakter. To była praca u podstaw nad poziomem, nad podniesieniem poziomu oświaty na wsi, prawda? Ten związek z narodem, z państwem był oczywiście oczywisty. I to, co Grabski w tej dziedzinie zrobił, ja wymieniłem kilka tylko, no to wystarczyłoby dla 10 osób, co najmniej, jeżeli nie 20. A on w ciągu kilku lat dokonał wielkiej rzeczy. Podsumowując, mogę powiedzieć, że w tej pracy społecznej celem nadrzędnym było właśnie ten patriotyzm ekonomiczny. Tu nie chodzi o pieniądze w ekonomii. Nawet nie chodzi o samą pracę.
dla Grabskiego patriotyzm, ten gospodarczy, to była przede wszystkim samoorganizacja, samorządność. To, że zbierało się ileś osób i oni sami rozpoczynali coś. To jest ten patriotyzm gospodarczy. Z polityki, ponieważ będę chciał zatrzymać się trochę przy reformie gospodarczej Polski, to tutaj w polityce on oczywiście to jest tak, raz jest z Głąbińskim rzeczywiście bardzo często współpracuje, raz jest obok współdziałanie, to nie jest tak jak Stanisław, lider narodowej demokracji, on raczej jest tym współdziałającym. I tu rzeczywiście z listy narodowej demokracji posłował do Dumy Rosyjskiej, ale ja chcę zwrócić uwagę, że w tym okresie takiej działalności politycznej on zmierzał, on realizował tę koncepcję dwóch etapów. Dlatego, że tutaj jest uwaga na marginesie. Po powstaniu styczniowym był marazm. Utracono wszelkie nadzieje, że kiedykolwiek da się odzyskać niepodległość Polski. I trzeba przypisać Dmowskiemu genialną koncepcję dwuetapowości. Najpierw zbieramy się po stronie jednego z zaborców, żeby z tej pozycji, czyli już Polska byłaby zebrana razem i wtedy jakby była wojna z pozostałymi zaborcami, no to ta autonomia pierwszego etapu, autonomia byłaby już w połowie wykonaną drogą do niepodległości. Ale tutaj jest niesłychana, oryginalna taka glossa Grabskiego. Najważniejszą rzeczą, dzięki czemu Polacy, a w szczególności chłopi, ale w ogóle Polacy w Królestwie Kongresowym utrzymywali poczucie własnej tożsamości, to jest dlatego, że mieli poczucie wyższości gospodarczej i kulturalnej. I teraz po 1005 roku car rozpoczął wielką reformę. I ona mogła spowodować utratę tego poczucia wyższości. Dlatego Grabski domagał się przynajmniej jednej rzeczy, żeby na równi traktować Polaków w prawach wszystkich w stosunku do reszty Rosjan. Ponieważ przy tej zasadzie równości Polacy był spokojny o to, że zachowają tę wyższość. Jest jeszcze, to jest ciągle po drodze, ale proszę zwrócić uwagę, ten patriotyzm. Mamy złotą kartę, nie wiem jak to powiedzieć jeszcze, przepiękną kartę historii właśnie w tej dziedzinie patriotyzmu organizacyjnego. Chodzi o to, że kiedy Niemcy wczesną wiosną 2015 roku postanowili front otworzyć przeciwko Rosji, żeby ją wyautować po to, żeby zająć się krajami zachodnimi. Wówczas Rosjanie zmusili po pierwsze do emigracji, do egzodusu około prawie miliona Polaków. I CKO, właśnie to była taka organizacja, to jest, ja sobie tutaj nawet zaznaczyłem, że to jest jedna z najpiękniejszych kart historii, jak porównaj AK jako samoorganizacja, prawda, w warunkach no, numer jeden. Ale ta samoorganizacja zdarzyła się wcześniej w tym, że ten egzodus został zorganizowany. Za Polakami Rosjanie stosowali taktykę spalonej ziemi.
nie zostawało nic. W czasie tego egzodusu, przymusowego pobytu i powrotu ludności polskiej, powrotu w latach 19-21, Grabski doprowadził do stworzenia doskonale funkcjonującej infrastruktury organizacyjnej mimo chaosu wojny i rewolucji. Ludność polska w czasie egzodusu została podzielona na grupy, dla których powołano około 3000 przewodników i około 30 pełnomocników. Już w Rosji stworzona sieć szpitali, ambulatoriów, schronisk, sklepów, średnich i zawodowych szkół z warsztatami. Zapewniano opiekę prawną. Utworzono kilka tysięcy polskich szkół. Było to swoiste państwo w państwie. I jedno z najpiękniejszych przykładów zdolności organizacyjnych Polaków, objawiających się zwłaszcza w trudnych warunkach. I tu jest właśnie Heidel, no przepięknie o Grabskim pisze, to może przynajmniej 2-3 zdania. Widziałem w czasie wojny pracę Grabskiego w Rosji. Nie był uciekinierem. Nie pojechał do Petersburga robić politykę. Pojechał ratować wygnańców. Kto otarł się o owe milionowe tłumy nędzarzy wygnanych na hajką od ognisk domowych, mrących całymi rodzinami na tyfus i cholerę w drodze, rozsypanych po olbrzymich obszarach Rosji i Syberii, skazanych na poniewierkę i zatratę, ten tylko rozumie, jakie nad wszelkie siły ludzkie zadanie stanęło przed polskimi organizacjami ratunku. I dalej przepiękne słowa, które wystarczyłyby za to, żeby tutaj przyjść i posłuchać tego, ale to pewnie innym razem, a może w innych publikacjach. Przepiękna sprawa. Też mimochodem jakoś po drodze chcę zwrócić uwagę, że w 19 roku Józef Piłsudski powołał Grabskiego do przygotowania, mówiąc krótko, raportu o stratach, o stanie gospodarki. Około 56% strat spowodowała grabież niemiecka, 22% rekwizycje austriackie, 18% ewakuacja przeprowadzona przez Rosjan, a jedynie 4% tej sumy przypadło na bezpośrednie zniszczenia spowodowane działaniami wojennymi. Zaborcy, jak wychodzili z Polski, kradli wszystko, co się dało. Porównajmy może jednym zdaniem. Kiedy Niemcy kończyły I wojnę światową, to wprawdzie na frontach przegrały, ale w kraju były fabryki, na przykład produkujące trucizny, które zostały przeorientowane na produkcję nawozów sztucznych. Start niebywały, nieporównywalny, a u nas zaczyna się od tego, że nie mamy nic. Po tym raporcie Grabski został mianowany trzecim rządowym delegatem w roli eksperta do spraw ekonomicznych na konferencji pokojowej w Paryżu. Oczywiście reprezentacja główna, dwuosobowa, to był Dmowski i Paderewski, ale laboratorium przygotowywania wszystkich dokumentów, obliczeń i tak dalej, to Grabski. A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że zaborcy, że państwa, nie tylko zaborcy, że państwa uczestniczące, no Anglia, Francja i inne państwa, chciały, żeby wszystkie państwa, także te, które odzyskały niepodległość, takie jak Czechosłowacja, Polska i tak dalej, żeby one uczestniczyły w pokrywaniu kosztów. I Grabskiemu udało się przekonać na podstawie wyliczeń, że Polska nie może płacić za to, co jej państwa zaborcze same zabrały. Premier w 1920 roku, tuż przed Bitwą Warszawską, został po raz pierwszy
premierem i tutaj kluczowe znaczenie, no powiedzmy, że tutaj wyszedł jako reżyser, dlatego że Piłsudski pod koniec czerwca, nie wiem jak to określić, ale no, nastrój go ogarnął bezradności. Nie wiedział nic co zrobić i nic wielkiego nie robił. Nie chcę nagannych słów używać, ale przeżywał kryzys psychiczny. A wróg coraz bliżej Warszawy. W tej sytuacji, no od właściwie miesiąc, troszeczkę dłużej niż miesiąc, Grabski był premierem i on wymyślił, nie sam, ale rzeczywiście to była jego inicjatywa, powołania Rady Obrony Państwa, czyli stworzenie takiego organizmu na czas wojny, na czas pełnia władzy, z przedstawicielami parlamentu, także, no właśnie tutaj wyliczone są 10 posłów, 10 przedstawicieli, 3 przedstawicieli rządu i 3 przedstawicieli wojska. Uznał bowiem Grabski, że mimo kryzysu chwilowego są 2 osoby, które mogą pociągnąć naród. To jest Piłsudski i Witos. I za pośrednictwem oddania im władzy, za pośrednictwem Rady Obrony Państwa, to właśnie te 2 osoby uzyskały władzę. Przy czym jest może taką humoreską, że Witos, po Witosa, czarny samochód przyjechał na pole. Zabrali go prosto z pola do Warszawy, został zaprzysiężony. I co? No, wróg u bram miasta, a on po zaprzysiężeniu wrócił na pole dokończyć roboty. Porządny gospodarz. To także to jest bardzo ważne. Tadeusz Rozwadowski 22 lipca, kiedy był jeszcze premierem Grabski, został szefem sztabu. Kluczowa postać dla wojny 1920 roku. A więc można powiedzieć, że to Grabski rozdał karty, ponieważ od tego momentu właśnie pojawia się ta sama organizacja. Piłsudski dostał skrzydeł, wszyscy zaczynają działać. Wojsko było trochę w rozsypce, więc Rozwadowski przede wszystkim zmienia pozycję. Jest czynnik organizacyjny bardzo ważny i wszystko się kończy sukcesem. Właśnie to jest Rozwadowski generał. Tu jest wojna, taka dla ilustracji. I z kolei premierem, Władysław Grabski zostaje premierem w latach 24-25. Wielka reforma finansowa i gospodarcza. Szczegóły historyczne to może pominę, bo boję się, że tutaj już się czas kończy. Co w 27 roku napisał Grabski o tej reformie? W latach tych postawione zostały podwaliny naszej samowystarczalności skarbowej i gospodarczej. A to przez dokonanie reformy walutowej, rozwinięcie systemu podatkowego, osiągnięcie równowagi budżetowej, zaprowadzenie monopoli państwowych, rozwinięcie systemu celnego i wprowadzenie w życie samowystarczalności kolei. Prócz tego w latach tych osiągnięto na Kresach uspokojenie fermentów antypaństwowych i rozpoczęto politykę regulowania praw językowych i innych tyczących się mniejszości narodowych. Ze Stolicą Apostolską zawarto konkordat. Tutaj nie mamy jeszcze informacji, że reforma rolna też została przeprowadzona.
I są oczywiście wymienione reforma skarbowa, co zrobił, reforma systemu podatkowego w ogóle, podwyższenie części podatków bez pośrednich i ustanowienia nowego podatku od nieruchomości, sprzedaż części majątku państwowego, stworzenie nowych monopolii spirytusowego, solnego i zapałczanego, ograniczenie wydatków, między innymi zmniejszenie dotacji dla kolei, zwolnienie części urzędników państwowych, części w samej administracji rządowej, osiągnięcie równowagi budżetowej. Proszę Państwa, dla porównania, po 1989 roku przy inflacji 1000 razy mniejszej Balcerowicz nie osiągnął równowagi budżetowej, ani Bałc, ani kolejni, i dopiero pan Morawiecki doprowadza, ile to lat, 40 lat, prawda? 30, zależy od czego liczyć. Nie udało się, a wielki reformator Grabski po pół roku doprowadza do równowagi budżetowej w sytuacji tysiąckrotnie gorszej gospodarczo, która wtedy istniała. Reforma walutowa. Sam Grabski mówi w ten sposób. Podstawą zdrowego rozwoju życia gospodarczego oraz siły finansowania państwa jest zdrowa i silna waluta. W celu jej stworzenia i zahamowania zachowania całe społeczeństwo musi ponosić znaczne ofiary. Oczywiście najpierw ustabilizował kurs marki polskiej, a następnie wprowadził nową walutę złotego, którą posługujemy się do dzisiaj. Oczywiście powołał spółkę akcyjną Bank Polski, Polski Bank Centralny, który emituje do emisji pieniądza. Utworzył także Bank Gospodarstwa Krajowego, który miał szczególną rolę, to nie teraz, ale chcę podkreślić cele. Suwerenność gospodarcza. Ja się może taką figurą retoryczną posłużę. Tak jak dla czynu zbrojnego wojna polsko-bolszewicka odegrała kluczową rolę, tak reforma Grabskiego wobec także wojny celnej niemieckiej w tym czasie. W oparciu, co jest bardzo ważne, w oparciu o własne siły, nie o pożyczki zagraniczne, ponieważ twierdził, nie bez racji, że każda pożyczka pociąga za sobą uzależnienie polityczne. A jemu udało się przeprowadzić reformę w oparciu o własne siły. Właśnie była komisja ekspertów angielskich pod przewodnictwem Hiltona Younga. Namawiała ta komisja oczywiście do pewnych rozwiązania relacji z Francją, osłabienia Francji, ale przede wszystkim brać kredyty zagraniczne. No bo za tym idzie, Grabski nie poszedł w kierunku przeciwnym. Nie zawsze doradcy zagraniczni chcą dobra kraju. Patriotyzm gospodarczy, jak pisał, a dla tej wytrzymałości, którą ponieść musimy, skarb, waluta, kredyt i produkcja są to elementy życia i śmierci, nie mniej zasadnicze niż te, które w chwilach burz wszelkich bezpośrednio wchodzą w grę. Grabski zdawał się traktować kraj podobnie jak firmę zresztą, która chcąc sprostać walce konkurencyjnej, tworzy ambitną strategię przyspieszonego rozwoju. Dlatego w kategoriach niepodległości kraju traktował dążenie do tego, aby Polska stała się samodzielnym ośrodkiem finansowym i gospodarczym w skali międzynarodowej. Dlatego patriotyzm pojmował w kategoriach trudnego obowiązku rozwoju kraju, obejmującego poza gospodarką także wymiar społeczny. No i właśnie wymiar społeczny dzisiaj wiemy już dzięki Solidarności,
na czym to polega, ale Grabski przyczynił się do tworzenia prawnych podstaw polityki społecznej, w tym socjalnej. Kosztami swojej reformy walutowej obarczył przede wszystkim tych, którzy wzbogacili się na inflacji, podatek majątkowy. Inspirował on ustawę o ochronie pracy kobiet i młodocianych oraz ustawę o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia. Z myślą o interesach najbiedniejszych obywateli prowadził politykę interwencji państwa na rzecz poprawy stanu polskiego rynku żywnościowego. Wypisz, wymaluj, Morawiecki. Jest to ten, to jest ciekawe, uderzające podobieństwo. O rektorze SGGW nie będę w tej chwili mówił, tylko pokażę, żeby zakończyć śmierć człowieka bez skazy. O śmierci nikt nie chce mówić, a tu jest tak piękna śmierć, że no właśnie, że ja... Przepraszam, panie profesorze, ja to tylko skomentuję to zdjęcie, bo ja to panu przesłałem. Tak? To jest zdjęcie z Karlowych Warów, zrobione w momencie, kiedy wracają z diagnozy, gdzie pradziadek Władysław Grabski dowiedział się właśnie, że ma nieuleczalnego raka wątroby. I rok później umiera. Przed śmiercią zdjęcia. Tak jest, tak jest. No i teraz mamy sytuację, kiedy na łożu śmiertelnym Władysław leży, trwa to zresztą kilka tygodni w różnym stanie, ale teraz jest finał opisany trochę wyżej. 40 stron dokumentu tutaj jest, ja tylko właściwie dwa akapity przeczytam. Był taki moment, kiedy już uznano, że już zmarł. Zdzisław, syn, jeden z synów, wyciągał rękę i dogasił dymiący knot gromnicy. Pielęgniarka skinieniem głowy oraz wzrokiem dała znak, że to już koniec. Władek wstał z klęczek i podszedł do wezgłowia, by przymknąć umarłemu powieki. Twarz była martwa. Usta bez oddechu, pierś od dawna nieruchoma. I właśnie wtedy prawa ręka ojca poczęła drżeć, wyszarpywać ze splecenia palców lewej i dygocząc, uniosła się nad czołem. Blada, zimna, kostniejąca prawica, podtrzymywana przez Władka, uczyniła nad zmartwiałym ciałem znak krzyża. Od lewego ramienia do prawego, szeroko i zległa nieruchomo na piersiach. Była godzina 2:45. Ostatnie słowa przed północą były o gwiazd widzeniu, a po 3 godzinach konania bez jęku i westchnieniu ostatnim ruchem był krzyż skreślony martwą prawicą nad ciałem. Po długiej chwili skupionego milczenia obecnych Władek przymknął powieki ojca na zawsze. No i tutaj są, to teraz są te przykłady upamiętnienia, między innymi obok w katedrze jest tablica Władysława Grabskiego, a ja się cieszę ogromnie, ponieważ tekst wybrałem ja sam na tej tablicy. To taki mały ślad, ale oczywiście tych wspomnień jest dużo. Najważniejsze jest to, że moim zdaniem nadaje się, absolutnie się nadaje z punktu widzenia własnego życia, świadectwa. Można wątpić. Dzisiaj powszechnie się mówi, że jeżeli ktoś jest politykiem, no to od razu żłób się, tak, korupcja, te wszystkie rzeczy. Jest to kryształowa postać jako człowiek. A więc z tego tytułu, ale ze względu na funkcje, jakie pełnił, dokonania realne, nie tylko na wiedzę, no to nadaje się idealnie na wzór reformatora. Ja uważam,
Ja jestem socjologiem, nie ekonomistą, w związku z tym mogę sobie pozwolić na taki pomysł, że Władysław Grabski jest w okresie międzywojennym na całym świecie. Trochę się przyjrzałem tym reformom. To jest najwybitniejszy reformator na świecie okresu międzywojennego. Więc nadaje się na wzór patriotyzmu tego gospodarczego, nie ekonomicznego, nie tylko pracy, ale właśnie tego, tej suwerenności gospodarczej, suwerenności, czyli zdolności do samoorganizacji. I oczywiście tego drugiego wymiaru, patronem gospodarczego i społecznego, wymiaru patriotyzmu, równolegle do patriotyzmu czynu zbrojnego. To jest patron, który jest potrzebny ze względu na to, że my tego potrzebujemy. Dzisiaj tego patriotyzmu gospodarczego i tego patriotyzmu społecznego. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję serdecznie.